Uniwersytet Wrocławski po raz kolejny gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na 32. edycję uczelnia przygotowała wyjątkowe aukcje, a wśród nich do wylicytowania jest m.in. szpada szermierza, być może najczęściej kradziona broń w Polsce. To jest wielka gratka. Ta szpada została ofiarowana panu rektorowi przez władze miejskie po zakończeniu remontu szermierza, który za nami stoi. I to jest, ja się zawsze śmieję, kopia oryginału, ponieważ jest to chyba najbardziej blisko oryginałowi szpada, którą w tej chwili mamy w posiadaniu. Postanowiliśmy, że przekażemy ją w tym roku na aukcję. I bardzo się cieszymy, że cieszy się dużym zainteresowaniem. No jest to nie lada gratka, więc zachęcamy do kupowania. Szermierz na Placu Uniwersyteckim to jedna z wizytówek Wrocławia. Od wielu lat w ekspresowym tempie pozbawiany jest swojej szpady, która pada ofiarą kradzieży. Teraz taką szpadę będzie można zdobyć w legalny sposób dzięki aukcji Uniwersytetu Wrocławskiego. Źli ludzie ją kradną i trzeba wtedy nową szpadę szermierzowi włożyć w dłoń. No, w tej chwili, jak widzimy, właśnie szermierz nie ma tej szpady, więc tym bardziej jest to wyjątkowa sytuacja i wyjątkowy moment, żeby taką szpadę kupić uczciwie. Jest to jedyna biała broń legalna na rynku w tej chwili. Łącznie Uniwersytet Wrocławski wystawił 11 aukcji oraz stworzył e-skarbonkę. Wylicytować można m.in. wizytę na planie słownika polsko-polskiego słynnego programu profesora Jana Miotka oraz zajęcia w wirtualnej sali zbrodni. Aula Leopoldyńska jest jako sesja zdjęciowa. Jest to sesja z profesjonalnym fotografem, zresztą naszym pracownikiem. Ta aukcja jest powtarzana co roku. To już jest chyba trzeci albo czwarty raz. I mamy jakby też już zdjęcia z tych poprzednich aukcji ustawione tam, na tej nowej. Dwie aukcje dotyczą Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Atrakcyjnie to wychodzi, zwłaszcza, że jest możliwość, żeby to nie było w auli. Może to być równie dobrze w Oratorium Marianum, na Wieży Matematycznej, bądź w Ogrodzie Botanicznym. Pierwsza z nich to spacer z dyrektorem ogrodu, który ma ogromną wiedzę i opowiada o tym też z wielkim entuzjazmem. A druga z nich to złota karta do Ogrodu Botanicznego, takie dożywotnie wejście dla dwóch osób. To jest coś, co właśnie na nas też zrobiło duże wrażenie. Szczegóły dotyczące aukcji i licytowanych przedmiotów można znaleźć na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego. Echo 24, Oliwia Stasiak.